Nowa informacja w sprawie Buddy oraz Grażynki. Kilka dni temu internet obiegła wiadomość, że Roman Giertych, czyli znany polityk posiadający swoją kancelarię adwokacką, ma bronić Buddę w sądzie. Jak się okazuje, chce on jednak reprezentować partnerkę youtubera, czyli Grażynkę. Roman Giertych czeka na zgodę prokuratury krajowej na widzenie z oskarżoną, a po nim ma zapaść ostateczna decyzja, czy będzie jej bronił w sądzie. Grażynka ma już maksymalną liczbę pełnomocników, a żaden z nich nie chce zrezygnować, co stanowi dodatkową przeszkodę. Pojawiły się też niepotwierdzone informacje, jakoby obecni obrońcy mieli namawiać oskarżoną do przyznania się do winy i układu z prokuraturą. Wiecie, jaki jest problem z tym, jak ona się przyzna do winy? Że to jest trochę jakbyś się rozjebała na ludzi, z którymi tam być może popełniłeś przestępstwo. Że to nie jest tak, wiesz, bo żeście zrozumieli, o co chodzi. Jeśli ja z tobą napadnę na bank, no pójdziemy, napadniemy na bank i nas złapią. I ja się nie przyznam do winy, bo chcę w jakiś sposób, nie wiem, może liczyć, że nie mają tyle dowodów, może jakoś chcę się wybronić. Powiem, że no ja się nie przyznaję do winy. A ty się przyznasz do winy i powiesz, no, że rzeczywiście napadłeś na bank i tak dalej, to nie mówiąc o mnie, jakby to jest troszkę, nawet jakbyś nie mówił jakoś super o mnie, to no to jest tak, jakbyś mnie obciążył zeznaniami, nie? Czy mnie to dziwi, jeśli tak jest, bo to oczywiście niepotwierdzone informacje? No mnie to nie dziwi, nie? Ja ogólnie wychodzę z założenia, że kobiety to są najsłabsze ogniwa zawsze w każdej tego typu sprawie. Bo wiesz, jak jeszcze masz kobiety takie, które, wiesz, takie ciężkie psychopatki, nie? Jakieś tam z Meksyku, z Kolumbii, jakieś, wiesz, dealerki, przemytniczki, wiesz, jakieś takie, no, wiesz, taki człowiek, który powstał do tego, urodził się po to, żeby robić crime, to być może taka osoba się nie posypie, no ale no jak ty chcesz, jeszcze kobiety się bardzo emocjami kierują i bardzo się kierują, jakby mają bardzo rozwinięty instynkt przetrwania, nie? Kobieta, która ma, wiesz, takie życie, że sobie jeździ fajnymi furami, bo ona chyba też nie jest biedna z domu, nie? Tak. Parę rzeczy by mi na to wskazywało, no ale nie wiem. Wiesz, masz normalne życie, jeździsz te fajnymi samochodami, wiesz, chodzisz na paznokcie, malujesz się, robisz doczepy, chodzisz do fryzjera, tam chodzisz w designerskich ciuchach, nie, prowadzisz sobie restaurację, a twoim tak na koniec dnia jedynym zmartwieniem to jest, czy wypijesz się kafe latte, czy podwójne espresso, no to jednak jest różnica, jest jakby ten szok taki kulturowy, nie? Jak trafiasz do aresztu, masz tam prysznic raz czy dwa razy w tygodniu, malować się nie malujesz, nie ma Instagrama, nie ma telefonu, więc myślę, że kobiet nie należy wtajemniczać i brać pod uwagę w żadnych wałach, bo kobiety są najsłabszym ogniwem. Zawsze. I od zwykłej kobiety groźniejsza jest tylko kobieta z dzieckiem. Bo kobieta z dzieckiem, jak przyjdzie pan prokurator, położy zdjęcie dziecka i powie: o, to chyba twoje dziecko. No nic, szkoda, że go nie będziesz widzieć przez najbliższe 15 lat. Ile to on tam ma lat? 5, tak? To może na 20 urodziny. No, może cię na jego 18 wypuszczą, na jakąś przepustkę. No dobra, no nie przyznawaj się. Nie przyznawaj się. I wtedy kobieta mówi: o nie, nigdy mojego dziecka nie zobaczę. To ja powiem, co trzeba. Mają gry psychologiczne, no kobiet też nie jest jakoś super ciężko podejść jeszcze, jak ma dziecko, nie? Wiesz, kobiety się bardzo emocjami kierują. Ja myślę, że Saśka się nie rozjebała na psach, a po co miałabyś się rozjebywać na psach, jak ja nic złego nie zrobiłem, nie? Nigdy. Dziwi mnie też jeszcze w tej sytuacji, bo to takie, moim zdaniem, jest trochę sprzeczne, ja nie wiem, czy z przepisami, no z przepisami nie, skoro Roman Giertych może być czyimś pełnomocnikiem, ale troszkę dziwnie to wygląda, że politycy mianują tam ministra sprawiedliwości, jakiegoś prokuratora generalnego, jakby... politycy mają duży wpływ na sądownictwo w Polsce i nagle poseł z koalicji rządzącej ma reprezentować oskarżonego o przestępstwo, w sprawie przestępstwa popełnionego jakby przeciwko państwu. To moim zdaniem się troszkę, nie, to się troszkę wyklucza. Ja nie wiem właśnie, czy politycy powinni być zobligowani do tego, żeby zrzec się jakichś tych swoich biznesów pobocznych, jeśli kolidują one jakby z interesem państwa. Chodzi o to, że masz polityka i on, powiedzmy, będzie jej mecenasem teraz, nie? I on wybroni. Ona zostanie uniewinniona.
Jak w opiniach ludzi chcesz, jeszcze jak będzie sprawa taka jakaś bardzo bliska, to jak w opinii ludzi chcesz wytłumaczyć to, że jakby nie było tam jakiegoś przekupstwa, czy nie było jakieś tam powołania się na swoje znajomości, czy na jakieś inne moce polityczne, nie? Bo nie składają jakieś przysięgi, zostając posłami? Każdy składa jakąś przysięgę w swoim życiu, nie? Która jest bardzo poważna, z zamkniętymi drzwiami zespołu broniącego Buddy dzieje się wiele. Dołączyć do niego może bardzo znany prawnik, będący wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu, Jacek Debois. Ustalił przegląd sportowy Onet. Prowadzę rozmowę, myślę, że decyzja będzie na koniec dnia. Poniedziałek 21 października, przypomnę. Ta, to już widzieliśmy jakby. No wiesz, jakby no to jest po prostu znany prawnik. Ale ja myślę, że trzeba by było trochę to sądownictwo w Polsce rozruszać. Żeby trochę bardziej to było na wzór Stanów Zjednoczonych. Jest taka medialna sprawa, ale nieważne, czy on jest znany, czy nie. Powiedzmy, że byłaby jakaś sprawa, nie wiem, tak jak była małej Madzi z Sosnowca. Albo sprawa tych którzy zagłodzili i zatłukli dziecko w Częstochowie. I takie sprawy, moim zdaniem, powinny być medialne. Następną rzeczą jest to, że moim zdaniem nie powinno być maskowania nazwisk, nie powinno być maskowania ogólnie tożsamości, jak ktoś jest oskarżony. Przede wszystkim dlatego, że jeśli jest jakiś chłop, powiedzmy, no teraz posłużę się przykładem chłopa, jeśli jest jakiś chłop, który jest oskarżony o molestowanie, to być może, jak jego wizerunek będzie widniał wszędzie, to ktoś skojarzy, że tej osobie też coś zrobił. Jak ktoś zostanie skazany na to ważne by było, żeby taki człowiek nigdy w życiu nie mógł spokojnie sobie żyć. Bo teraz co? Jeśli nie jestem osobą medialną i sprawa nie będzie medialna i skażą mnie za takie a poza tym też fajnie by było, że wpisujesz sobie w Google, nie wiem, Jan Kowalski i wiesz, czy Jan Kowalski, który siedzi naprzeciwko ciebie, czy nie wiem, kogoś nie zgwałcił, kogoś nie zabił, nie oszukał. Skąd ja mam na ten moment wiedzieć, jak to wszystko jest tuszowane, nie? A jak się okaże niewinny, to ma przejebać do końca życia? No nie, no bo wtedy masz wyrok uniewinniający. No to może jak ktoś będzie oskarżony, to jeszcze tuszujemy, ale jak ktoś został skazany, no to już pokazujemy. Jestem tylko ciekawy, co nie musieli odwalić, że biorą prawników takich jak Jacek Debois czy Roman Giertych. No ale pytanie jest, czy Roman Giertych jest najlepszym... To nie jest stary... Ja ci wytłumaczę. To jest bardzo medialna sprawa. I będzie na pewno spory nacisk, przede wszystkim opinii publicznej, żeby takiego kryminalista jak Budda wsadzić do więzienia. A warto, zauważ, że oni od początku, nawet ten mecenas, który bronił Buddy, pan designerski Żyd, to też jest osoba, która przewija się w mediach i tak dalej. Oni też muszą jakby nie tyle stawić czoła zarzutom, ale też opinii publicznej. Więc w jakiś sposób też to muszą być osoby, które są jakimiś autorytetami, czy jakiś ziomek z Trybunału Stanu, czy poseł. Jakby to jest bardzo spoko, nie? Poza tym ci ludzie też mają autorytet. Wiesz, na koniec dnia tacy mocni prawnicy to nie są ludzie, którzy ci z pamięci coś recytują, bo oni tam mają jakichś swoich pracowników w kancelarii, więc oni pewnie nawet tych aktów oskarżenia, czy obron, czy coś sami nie piszą, tylko robią to ludzi za nich, ale oni mają twarz, oni mają wizerunek, oni wzbudzają respekt. Oni się nie pierdolą, oni wiedzą do jakiejś, nie wiem, do jakiej gazety pójść. Wiedzą to, jak coś powiedzieć, jak coś załatwić. Tłumaczył ten jeden prawnik na YouTube, że oni zaczęli szukać prawników po zatrzymaniu nagle. Parę rzeczy mi wskazuje na to, że oni nie byli przygotowani na zatrzymanie, bo jeśli ja bym wiedział, że coś się święci, to nigdy by mi 30 milionów w samochodach nie zabrali. Nigdy by mi złotówki z konta nie zdjęli. Gdybym miał przynajmniej 24 godziny, to bym to wszystko wywiózł i sprzedał w taki czas. Też chyba dużym błędem było to, że bo hajs to zostawiasz sobie na depozyt bankowy, nie? Jakiś, albo depozyt jakiś notarialny. Parę baniek zostawiasz, leżą tu u prawnika i w razie czego masz na kaucję czy na jakieś inne te widzimisię, nie? No nadal możemy sobie tylko domniemać, nie? Nie wiadomo, co tam się dzieje.